słuchajcie, czemu tutaj jesteście? Czemu tutaj przyszliśmy? Wielu z was przyjechało z daleka. Wielu z was musiało wziąć wolne z pracy. Dla wielu z was to był wielki wysiłek. Dlaczego tutaj jesteście? Jesteśmy tutaj dlatego, bo kochamy Polskę. Dlatego, że mamy tożsamość i jak wszyscy Polacy od pokoleń będziemy walczyć o wolność. Będziemy walczyć o wolność, będziemy walczyć o to, żeby nie zabierano nam godności, żeby nie robiono z nas głupków, by nie zabierano nam prawa, chociażby minimalnego prawa od decydowania o tym, kto wydaje nasze pieniądze i o tym, kto ma wpływ na to, w którą stronę idzie Polska. To jest taki moment, w którym musimy się obudzić, to jest taki moment, w którym musimy naszym przyjaciołom, naszym rodzinom, naszym bliskim powiedzieć: słuchajcie, to jest oszustwo, wielkie oszustwo, to jest Polska, którą musimy zmienić, którą musimy bardzo zmienić, bo inaczej będzie się działo to, co jest w chwili obecnej. Przez wiele miesięcy słyszeliśmy o tym, że na Ukrainie grasują zielone ludziki, a te zielone ludziki ostatnie dni pokazały, grasują na potęgę również w naszym kraju, oszukują nas, okradają nas i chcemy z tym skończyć. Byłem dzisiaj w Państwowej Komisji Wyborczej, wziąłem protokoły z posiedzeń tych dziadków. Wiecie dlaczego to jest wstyd? Dlaczego potrzebujemy głębokich zmian? Bo facet, który podał się po dymisji po tym skandalu, liczył głosy, był szefem w sprawie liczenia głosów od drugiej połowy lat 80. Ten facet, który wczoraj podał się do dymisji, był na to stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego zatwierdzone przez generała Jaruzelskiego i przestał nim być dopiero wczoraj. W tym momencie to stare hasło precz z komuną to jest nasze hasło i precz z zieloną komuną, precz z Ewą Kopacz, precz z tymi ludźmi, którzy... Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną! Jeszcze parę dni temu mówiłem, że rządzący naszymi miastami zasłużyli na żółtą kartkę. A trzeba zamiast liści będą wisieć komuniści. I PSL-owcy. Słuchajcie, jeszcze kilka dni temu apelowaliśmy o żółte kartki dla rządzących. Teraz muszą dostać czerwoną, w całym kraju muszą dostać czerwoną i zaczynamy im ją dawać. Koleżanki i koledzy, jeszcze dwa słowa ode mnie, jeśli mogę. Posłuchajcie, koleżanki i koledzy. Mówiło nam się, że to narodowcy kompromitują kraj. Pamiętam, kiedy byłem w Sejmie, mówili, że wówczas nasze środowisko przynosi wstyd, ale kto doprowadził do kompromitacji Polski? Kto doprowadził do największej kompromitacji procesu demokratycznego w Polsce? Czy tylko tak zwane leśne dziadki z PKW? Nie! Platforma Obywatelska. A dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że to oni nowelizowali kodeks wyborczy. Już w okresie, kiedy rządziła Platforma, kodeks wyborczy był nowelizowany. Wiele jego części było napisane od nowa. Zajmują się informatyzacją państwa. Nawet specjalne ministerstwo sobie powołali. Czy uwzględnili te zagadnienia w tej ustawie? Nie. A gdy pisał jeden z posłów opozycji do prezydenta Komorowskiego, że trzeba zwrócić uwagę na kwestie informatyczne, co prezydent odpowiedział? Pismo wisi w internecie. To nie ma znaczenia. System informatyczny ma rolę pomocniczą. Nie trzeba się tym zajmować. Nie potrzeba żadnych regulacji. Nie ma poseł opozycji znaczenia. Nie ma racji. Podnosi nieistotną kwestię. Tak więc mamy to na piśmie. Po pierwsze w głosowaniach. Po drugie w korespondencji urzędowej z prezydentem. To Platforma Obywatelska ponosi odpowiedzialność za tą kompromitację. Również dlatego, że przedłużając ten kodeks wyborczy, nowelizując go, przedłużyła istnienie tej kuriozalnej instytucji, która ma siedzibę za nami. Jak to jest, że na poziomie lokalnym wybieramy członków komisji wyborczej, a na poziomie ogólnokrajowym, ci, którzy decydują o wszystkim, ci, którzy nadzorują te systemy informatyczne, których nie potrafili prawidłowo zamówić albo nie chcieli, nawet nie wiemy dokładnie, czy to zamierzony chaos, czy przypadkowy. Jak to jest, że oni nie są wybierani? Dziś przeczytałem informację, że jeden z członków komisji wyborczej w stanie wojennym skazywał za rozdawanie ulotek podżegających do zaburzania porządku publicznego. To są ci, którzy stoją na czele polskiej demokracji. Przecież to jest jakiś dramat. I Platforma Obywatelska przegłosowała to z PSL-em. Ci ludzie, którzy są tam jeszcze od lat 80. zarabiają po 15 tysięcy złotych miesięcznie za to, że wychodzą i mówią:
My na konferencji prasowej mówiliśmy, jak głosować, a to, że naród nas nie zrozumiał, to, że system nie działa, no cóż, byliśmy w zgodzie z ustawą o zamówieniach publicznych. To jest kabaret. Ci kabareciarze biorą 15 tysięcy złotych miesięcznie. Kto im daje te pieniądze? Większość parlamentarna, która uchwala budżet. Złodzieje! 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 Poza problemem z organizacją wyborów na poziomie krajowym, z którą jestem pewien, żebyśmy sobie z łatwością poradzili, nawet gdybyśmy musieli głosy z całego kraju liczyć na piechotę, gdyby tylko tam, na górze, byli ludzie wybierani z komitetów wyborczych, a nie mianowani przez nie wiadomo kogo, mamy też problem nieuczciwości na poziomie komisji lokalnych. Mówiono już o tym problemie. Ja chciałbym przypomnieć i wam, i mediom, że my już po wyborach do Europarlamentu w tej sprawie robiliśmy konferencje prasowe. Zwracaliśmy uwagę na to i moim zdaniem tylko małe komitety początkujące, startujące ruchy polityczne są w stanie to zauważyć. Bo jak duża partia ma zauważyć, że czyjś głos nie został zliczony, jak to jest ileś tysięcy głosów? Ale jeżeli na nas gdzieś jedna rodzina w danej komisji oddała swoje głosy, przychodzą, czytają protokoły, a tam jest zero, to oni mają to czarnym na białym, że jest oszukane, tak? I co z tym zrobiono po wyborach do Europarlamentu? Czy ktoś się zainteresował tym, że zwracaliśmy uwagę na to? Nikt. Więc dobrze, że teraz jest nas tu kilka tysięcy. Przypomnijmy o tym fakcie, że nieuczciwość jest w tym systemie od samego dołu po samą górę. Cały ten system zasługuje na to, żeby go wymienić. Jasne.